Mamy dobre. Tak. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry Witamy wieczór. wszystkich na dzisiejszym spotkaniu. Porosimy standardową informację, czy wszystko jest ok, czy nas widać, czy nas słychać, ale zakładamy, że nie ma żadnych zakłóceń. Dobra. Dzisiejsze spotkanie będzie podzielone na dwie części. W pierwszej części będzie oczywiście Ola w części merytorycznej podczas tego webinaru opowie o kompetencjach terapeuty miofunkcjonalnego, a później wejdę ja i opowiem troszkę o kursie online, a konkretnie o tym, co zawiera ten kurs i tym samym otworzymy też Czwartą edycję będzie można dołączyć do czwartej edycji, ale o tym już po tej części merytorycznej, na którą wszyscy mocno czekają, więc ja się już wyłączam i zostawiam Ole, a pojawi się chwila później. Do witajcie, zobaczenia. Witajcie, witajcie. E, Ola Rosińska, Kasia, jak zawsze wiecie, duży wstęp robi, a to o czym ja Wam dzisiaj opowiem, to rzeczywiście o kompetencjach terapeuty miało funkcjonalnego, ale bardziej w rozumieniu. Co z czym do nas przychodzi pacjent i w związku z czym, co warto by było wiedzieć? I tu odwieczne pytanie warto by było wiedzieć, ale skąd warto by było wiedzieć? W związku, w związku z czym pokażę Wam, z czego ja korzystam, z czego ja czerpię wiedzę, od kogo moim zdaniem warto się uczyć. I tu taki disclaimer na początek: ja z tego nic nie mam. W sensie nic nie mam z tego, że wam opowiem, że taki szkoleniowiec jest fajny, a taki to nie jest fajny, także to nie po koleżankowemu, tylko kto jest dobry. Ponieważ to pytanie pojawia się na bieżąco, po prostu non stop się pojawia na grupach logopedycznych różnych, różnistych, czyli kim ten terapeutem funkcjonalny jest? Jakie szkolenie daje takie uprawnienia? Raz jeszcze żadne w Polsce. Żadne w Polsce nie daje tytułu terapeuty funkcjonalnego, bo takiego tytułu jeszcze nie ma. Są podjęte działania, żeby taki tytuł zawodowy rzeczywiście był, natomiast rzeczywiście go jeszcze nie ma. Czyli po dowolnym szkoleniu możecie się nazywać kim chcecie. Ja się na szkoleniach śmieję, że terapeutą złotej ciżemki. Natomiast z czym terapeuta funkcjonalny będzie pracował, z jakim pacjentem będzie pracował, z jakim zaburzeniem, to myślę sobie, że przejdziemy przez zaburzenia i od razu pokażę Wam i literaturę, która jest Sensowna. No właśnie, ponieważ tych poleceń w necie wiecie, że jest albo nie ma, bo nie wiem dlaczego w sumie. Czy się ludzie boją o tym mówić, że się kogoś urazi, albo się kogoś nie urazi, albo są różne dziwne, to ja Wam powiem, co moim zdaniem się sprawdza. Jeżeli kogoś na liście nie ma, to wedle wszelkiego prawdopodobieństwa znaczy, że albo u tej osoby nie byłam, albo. Inne opcje, prawda, mniej <laughs> ciekawe. Zobaczcie, jak pracujemy z niemowlakami, z noworodkami, bo terapeutem jest funkcjonalny, pamiętajcie, że też się może specjalizować. Nie musimy pracować z każdym pacjentem. Możemy pracować tylko w określonych grupach wiekowych czy z określonymi zaburzeniami. Natomiast jak myślimy o noworodkach, myślimy o niemowlętach, myślimy o małych dzieciakach, dzieciakach do trzeciego roku życia, bo zobaczcie też, że większość terapii, programów terapii miofunkcjonalnej tak naprawdę obejmuje pacjenta od mniej więcej czwartego roku życia. W związku z tym, jakie są możliwości współpracy, w związku z tym, jaki jest rozwój mowy, jaka jest świadomość ciała, jakie są też wymagania dla wieku. Niemniej jednak pracujemy funkcjonalnie oczywiście od samego urodzenia, coraz częściej pojawiają się również dzieciaki zapisane jeszcze zanim się urodziły, na przykład dlatego, że na USG czterowymiarowym dzieciak miał cały czas otwartą buzię będąc jeszcze w brzuchu. W związku z czym takich, takich rodziców świadomych, mega już też mamy. Z czym takie maluchy będą do nas trafiały? No będą trafiały oczywiście z trudnościami w poborze pokarmu, z trudnościami w uchwyceniu brodawki stukowej, czy z trudnościami w samym przebiegu funkcji sania, w trudnościach w koordynacji sania, połykania i oddychania, będą trafiali do nas pacjenci z refluksem pewnie, że nie każdy refluks będzie miał podłoże funkcjonalne, niemniej jednak część z nich rzeczywiście tak. Będą do nas trafiały maluchy słabo przybierające na wadze, maluchy pokręczu szyi albo skręczem szyi, który przekłada się na to, jak funkcjonują i stawy skroniowo żuchwowe i na to, jak funkcjonuje sama masa języka, jak wygląda przebieg funkcji. Oczywiście nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka czy nieprawidłowa pozycja spoczynkowa warg czy żuchwy. Zobaczycie, że to jest coś, co nam się będzie przewijało przez wszystkie grupy wiekowe tak naprawdę. Pacjenci, którzy prezentują trudności z rozszerzeniem diety... Czy będą dostępne materiały ze szkolenia? W sensie ta prezentacja? Asia, o to pytasz? Myślę, że dobrym takim sensownym rozwiązaniem jest instytucja Print screena. Gdyby Cię interesowały, gdyby Cię interesowały, zdjęcia, ale myślę sobie, że na Akademię Logopedy dla tych, którzy już są w dotychczasowych trzech edycjach, czyli mają dostęp do wszystkiego, co było, to możemy spokojnie prezentację wrzucić. Myślę, że to nie stanowi żadnego problemu. Dalej będą trafiali pacjenci z zaburzeniami i ssania odżywczego i ssania nieodżywczego, nieodżywcze się oczywiście pisze razem i ja to wiem, nie wiem dlaczego się Word przyczepia i pacjenci z trudnościami w zakresie ruchomości masy języka i to nie tylko ze skróconym wędzidełkiem języka, ale też z nieprawidłową dystrybucją napięcia mięśniowego, pacjenci tak jak mówiłam z trudnościami w rozszerzaniu diety, ale zobaczcie, że terapia miofunkcjonalna w ogóle z terapią karmienia się lubi. Terapia miofunkcjonalna z terapią wybiórczości pokarmowej to są te terapie, które absolutnie się nie wykluczają, a powiedziałabym wręcz, że się lubią. Notabene to jest moja ulubiona część terapii, czyli jedzenie. Dalej, pacjenci, którzy ulewają, którzy wymiotują, którzy nie są w stanie treści pokarmowej utrzymać, idąc już w starsze dzieciaki, pacjenci z obniżoną zrozumiałością mowy, bo to wiemy, że logopeda nie jest tylko panią od erki, czy panem Oderki? Aczkolwiek to w tym nie ma również nic strasznego, natomiast w przygotowaniu do tej erki, czyli w przygotowaniu funkcji biologicznych, w przygotowaniu mięśniowym tacy pacjenci też będą trafiać. Pacjenci z opóźnioną, opóźnionym kształtowaniem się artykulacji, nie samym opóźnionym rozwojem mowy, aczkolwiek i opóźniony rozwój mowy, i zaburzeniem funkcjonalne bardzo lubią współwystępować. Pacjenci z parafunkcjami, to jest kolejna grupa pacjentów, czyli pacjenci i z przedłużonym stanem nieodżywczym, i pacjenci, czy z parafunkcjami zwarciowymi, parafunkcję. Później czy z parafunkcjami niezwarciowymi. W związku z czym, z czego w tej najmłodszej grupie pacjentów warto korzystać, myśląc o samej diagnozie, na pewno słuchajcie, taka Biblia. Rzeczywiście gruba kniga, nie warto jej. Nie warto jej wsadzać pod stół, żeby się nie gibał. Karmienie piersią w teorii i praktyce. Wiecie, co, ten problem z ostrością, to u was. Musicie zobaczyć, na YouTubie, musicie zobaczyć na YouTubie rozdzielczość, jaką macie ustawioną, bo u nas jest igła. W związku z czym to po, po waszej stronie problem, a nie po naszej. Hmm? W związku z czym, karmienie piersią w teorii i praktyce, i tu oczywiście współpraca z doradcami laktacyjnymi, z położnymi, to też jest złoto, ale zobaczcie chociażby odruchy oralne u noworodków i niemowląt Miry Rządzkiej, które są bestsellerem od już lat, odkąd wyszły tak naprawdę. Dalej, te pozycje dr Machoś, które bardzo ułatwiają przeprowadzenie diagnozy, czyli te, które pozwalają na poprowadzenie po prostu krok po kroku, z nich się z tej diagnozy neurologopedycznej niemowlęcia od pierwszego, od pierwszego do 12 miesiąca życia bardzo się z tego fajnie pisze, później oceny na podstawie kwestionariusza czy chociażby stanie bez tajemnic czy sprawdź czy jest gotowe do jedzenia to też są te pozycje u maluszków u noworodków niemowląt zwłaszcza wczesnych niemowląt które mi się sprawdzają jeżeli chodzi o szkolenia no to oczywiście Mirażącka. Mirażącka i jej i Ankyloglosja. Dobry wieczór, dobry wieczór. I Ankyloglosja i odruchy oralne. Myślę, że to jest takie szkolenie, które niezależnie od tego, to są takie szkolenia, które niezależnie od tego, czy pracujecie z tą grupą wiekową, czy nie, dają bazę, pokazują, jaki jest rozwój, jak ten rozwój przebiegał dalej. Agnieszka Słoniowska. Agnieszka Słoniowska, która jest fizjoterapeutką, to jest dobry dotyk dziecka. Dobry dotyk, dobry dotyk? Dobry dotyk chyba, która jest fenomenalna, która pięknie łączy i umiejętności motoryczne z zakresu dużej motoryki, z umiejętnościami motorycznymi w obrębie małej, jak się jedno przekłada na drugie, to jest taka, to jest taki szkoleniowiec, u którego o przerwach zapomnijcie, jeżeli ktoś był u mnie na szkoleniu stacjonarnym, to wiecie, że z przerwami nie jest dobrze w sensie są bardzo krótkie, to ja robię bardzo dużo przerw, bardzo długich w porównaniu do tego, ile robi Agnieszka. Proponuję jakieś pióro samopiszące, bo możecie nie nadążyć, natomiast rzeczywiście pięknie łączy kropki, pokazuje na co u pacjentów zwracać uwagę i tak jak mówię, nawet jeżeli nie pracujecie z dzieciakami w tym wieku, z pacjentami w tym wieku, to i tak to, co Agnieszka pokazuje, czy to, co pokazuje doktor Magda Czajkowska, to są... To są fenomenalne rzeczy, które przekładają się później na funkcjonowanie naszych starszych pacjentów. No i szkolenia dr Machoś i te, które u dr Machoś na wydawnictwie Google się pokazują, czyli i szkolenie z doradcą laktacyjnym, między innymi, i myślę, że będzie jakiś z wybiórczości pokarmowej. To też. Dalej, zobaczcie, skąd się uczyć? Tu już myśląc o wybiórczości pokarmowej, o pracy, właśnie z wybiórczością, z trudnościami w rozszerzaniu diety, wszystko co nam daje od odpestki do ogryska. Tak naprawdę, wchodzicie na odpestki do ogryska, następnie plajtujecie, bo absolutnie każda z tych pozycji, które są tu na obrazku, jest grzechu warta. Zresztą, szkolenia, które dziewczyny organizują, czy które dziewczyny prowadzą, czyli Renata urman Bogosławska i Marta Bajlider, są. Fenomenalne. Ja ustawiłam, no właśnie, czyli ustawcie inną rozdzielczość i wtedy już będzie dobrze. Są fenomenalne, książki są napisane o tyle prosto, żebyśmy to my z nich coś wynieśli, a nie żeby dziewczyny pokazały, jakie są mądre. Czyli myślimy o szkoleniach wszelkich, organizowanych od pestycji do gryzka. To nie musi być tylko szkolenie Urani, to nie musi być szkolenie u Marty, tylko wszystko, co dziewczyny proponują, to jest przetestowane, jest sprawdzone, poparte badaniami. I rzeczywiście później sprawdza się terapeutycznie. Myśląc o pracy i w zakresie wybiórczości pokarmowej, i w zakresie miofunkcji u takich maluszków, no to Marysia Szyfter jest fenomenalna. Marysia Szyfter jest fenomenalna. To, ile ta dziewczyna ma pomysłów na minutę, to tak jak nie wiem, czy jesteście miłośnikami astylit Lindgren, ale o Madice z Czerwcowego Wzgórza, praczka ichnia, nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć, jak ona imię. Mówiła, że ma więcej pomysłów na minutę niż świnia zdąży razem mrugnąć. I myślę sobie, że o Marysi można dokładnie to samo powiedzieć. Czyli jak tego małego pacjenta podejść, co mu zrobić, żeby de facto zrobić, żeby osiągnąć sukces. Myśląc dalej o wybiórczości pokarmowej i o tych trudnych pacjentach z rozszerzania diety Krebs i Małgorzata Tchórz, idąc dalej, myślimy o Zuzannie Wendołowskiej i o tej najnowszej książce, Rozgryzione, której jest współautorką. Dobry wieczór. To są wszystko sprawdzone, sprawdzone i pozycje, przepraszam, sprawdzone pozycje i sprawdzone osoby, którym absolutnie można zaufać. I to, czego uczą, sprawdza się później, przekłada się na jakość życia naszych pacjentów, bo de facto o to nam chodzi. Jeżeli posługujecie się angielskim, to moim zdaniem The Marshalla Guide, który mnie osobiście mnie osobiście, jakby można było innemu, który mnie poleciła Ewa Grzelak pokazuje pięknie rozwój i funkcji w obrębie jamy ustnej, i rozwój artykulacji, <küh> mimo że na przykład języka angielskiego, niemniej jednak rozwój umiejętności w obrębie jamy ustnej, mówiąc szeroko, od samego początku, jak krowie na miedzy, za przeproszeniem. Jest, to jest fantastyczna książka, powiedziałabym, że Biblia. I tu zobaczcie od razu pacjenci, czy z trudnościami, w zachowaniu kontroli saliwacyjnej, bo takich pacjentów wiecie, że też mamy, czy z parafunkcjami niezwarciowymi, tak jak tu w tym przypadku how to stop thumb sucking. To też są bardzo fajne pozycje. Nie zdziwcie się, bo one są oczywiście drogie, ale nie zdziwcie się i how to stop drowning i how to stop thumb sucking. To są takie cieniutkie książeczki. Także, żebyście się nie zdziwili. Natomiast rzeczywiście każda linijka przydaje się w pracy. Myśląc o starszych pacjentach, czyli o pacjentach w wieku przedszkolnym, wieku wczesnym, szkolnym, zobaczcie, że to z czym najczęściej się mierzymy, to z czym najczęściej się spotykamy, no to chociażby nieprawidłowe oddychanie i cała kaskada trudności, cała kaskada konsekwencji wieloukładowych, ogólnoustrojowych, które za tym oddychaniem torem ustnym w spoczynku będą szły. Mamy i oddychanie torem ustnym w spoczynku i oddychanie torem ustnym podczas snu. Zobaczcie, że plagą naszych czasów oturacyjny bezdech senny, o którym to notabene bardzo fajnie opowiada bardzo treściwie i przy okazji o migdałkach podniebiennych Magdalena Tomaszewska. To możecie sobie zobaczyć na logopeda.pl. Myślimy o zaburzeniu drożności dróg oddechowych, stąd ta Magda. Magda prowadzi Nobilis Med w Warszawie, który też organizuje szkolenia dla logopedów. Najbliższe jest chyba w najbliższą sobotę. Wybiórczość pokarmowa to jest temat, który też przecież u tych starszych dzieciaków będzie się przewijał. No właśnie, niezachowana kontrola saliwacyjna po ukończeniu drugiego roku życia, trudności w zakresie zachowania higieny w obrębie jamy ustnej, wygórowane odruchy oralne czy wygórowana reaktywność oralna. Nadwrażliwość oralna, to, że mamy problem, żeby w ogóle wejść pacjentowi do jamy ustnej, chociażby po to, żeby wykonać dobrą diagnozę. O nieprawidłowościach artykulacyjnych jako konsekwencji tej całej kaskady to już nawet nie ma co mówić. Oczywiście nieprawidłowe spoczynkowe pozycje oralne, co za tym idzie? Nieprawidłowe połykanie, wady zgryzu, nieprawidłowe wysklepienie podniebienia, utrzymujące się parafunkcje, czyli nasi pacjenci, którzy gryzą siebie, gryzą kolegę, gryzą ołówki, są palce, są włosy. Myślimy dalej o nieprawidłowej pozycji głowy, z którą spotykamy się niestety u coraz młodszych pacjentów, w związku z te wysokimi technologiami, z, którymi, z których namiętnie korzystamy, czyli z tą chociażby głową żółwiową i tu skąd się uczyć? Nowa książka z końcówki 2022 roku o powstawaniu wad zgryzu jej nie ma w papierze. Wiem, że to część odstrasza, natomiast ona jest malusieńka, to jest niecałe 200 stron, ale rzeczywiście pięknie prowadzi przez przyczyny powstawania wad zgryzu, przez przypadki leczenia, a jeszcze ukuły autorki termin ortomodoncja, czyli nam się powinien podobać wyjątkowo. Kładą duży nacisk na to, jak powinna wyglądać współpraca. Że powinna być współpraca, że to nie jest tak, że ortodonta sam sobie pacjenta wyleczy, my sobie samym pacjenta wyleczy, sami sobie pacjenta wyleczymy. Tu jest wszystko kwestią współpracy. Ale żeby móc współpracować, to trzeba mieć bazę. Trzeba mieć bazę, trzeba mieć bazę wiedzową, tak żebyśmy byli się w stanie dogadać, żebyśmy rzeczywiście tym samym językiem mówili. W związku z czym chociażby zarys współczesnej ortodoncji jako. Coś, co nam powinno trudności ortodontyczne, czy tru, trudności, z jakimi mierzą się ortodonci, ale też spojrzenie z punktu widzenia ortodonty przybliżyć. Zarys foniatrii klinicznej, dlatego że wiecie, że zaburzenia miały funkcjonalne bardzo lubią się z czynnościowymi zaburzeniami głosu. Mhm. czy chociażby terapia strategiczna dyslali obwodowej, która też przecież swoich podstaw upatruje właśnie w miofunkcji, ale idąc dalej, będziemy oceniać przecież u naszych pacjentów i przygotowywać ich do zabiegu korekty wędzidełka języka, przede wszystkim będziemy oceniać, czy w ogóle taka korekta jest pacjentom do czegokolwiek potrzebna, no więc mamy nowe spojrzenie na wędzidełko języka, wiem, że droga książka, przeraźliwie, natomiast super, że się dziewczyny cenią za swoją pracę, jeżeli nie widzieliście, widziałyście, widzieliście. Milionów wędzidełek, to te zdjęcia naprawdę są tej ceny, moim zdaniem, warte. Z pozycji amerykańskich Functional Assessment and Remediation of Thoughts albo Tang Tai. Tang się czyta jak taką dobrą beletrystykę. Naprawdę jak dobrą beletrystykę. To jest fenomenalna historia o skróconym wędzidełku języka, o tym, że to nie jest nasz wymysł. To jest jedno z niewielu miejsc, w których znajdziecie informacje również o wędzidełkach policzków i wbrew temu, co się w sieci pojawia, wędzidełka policzków mogą być skrócone i wykonuje się na nich zabiegi i nie jest to nic niezwykłego, ale też Understanding the Your Facial Complex, czyli trochę taki atlas anatomiczny, pokazujący mięśnie, ale pokazujący mięśnie właśnie w takim kontekście miofunkcjonalnym, w kontekście Funkcji, a nie tylko w kontekście tole, że tutaj ma taki przyczep, jeden przyczep tu, drugi przyczep tam, tylko co te mięśnie rzeczywiście robią. Czy mogę prosić jeszcze raz tytuł tutaj nowej książki? Nowe spojrzenie na wędzidełko języka? Albo pytasz mnie o to o powstawaniu wad z gryzu. Ona wie, wiecie, co za 20 zł kosztuje. To jest w ogóle fenomen dla mnie. O powstawaniu wad z gryzu. Jak trochę jak o powstawaniu gatunków. Więc o powstawaniu wad z gryzu super jest. To jest lektura tak naprawdę na jeden wieczór bardzo przyjemna. 188 stron, 190, coś takiego. Także bardzo fajna. I tu myśląc o szkoleniach <laughs> i, o, i procesie diagnostycznym wadach. Ja wiem, tak? O wadach z gryzu. Zrozumiałam. Zrozumiałam się, że to o wadach. Myśląc i o procesie diagnostycznym, i myśląc o procesie terapeutycznym, no to chyba nazwiskami Was szczególnie nie zaskoczę, bo i Ewelina Mendala-Kwoczek, czy Małgosia Gawryl to są zawsze bardzo dobre szkolenia. Dziewczęta mają łeb jak sklep dziewczyny mają łe, łe, łeb jak sklep, myślę, że nie jesteście ich w stanie zaskoczyć żadnych, żadnym pytaniem, bo jeżeli nawet nie znają odpowiedzi natychmiast, to i tak są w stanie do niej doprowadzić. Oczywiście profesor Pluta Wojciechowska, ale też czy doktor Magda Greka-Deszczyńska, czy doktor Olga Iluk, czy profesor Sielska-Bodurek, to już lekarze. Magda greka -Deszczyńska, Olga Iluk, to są wędzidełka, to jest przeprowadzanie zabiegu, to są możliwości przeprowadzania zabiegu. Olga na pewno ma szkolenie stacjonarne, że będzie miała też webinar. Magda na pewno ma webinary, będzie też szkolenie stacjonarne. Na pewno doktor Anna Regner i tu praca bardziej manualna, również z, w związku z tym, również z pacjentami o większych trudnościach. Profesor Ewelina sielska bodro czyli śpiewający foniatra. To, od czego warto zacząć, to chociażby platforma Rozgłos EU, czyli wpisujecie sobie Rozgłos EU. <laughs> A propos i czynnościowych zaburzeń głosu, bardzo wpisujecie sobie rozgłos EU w YouTube. I tam już są jej krótkie szkolenia, chociażby z Dla Voxa. Doktor Barbara Sambor, czyli czynnościowe zaburzenia głosu, z którymi terapia miofunkcjonalna lubi się bardzo. I napisałam sobie na karteczce, bo oczywiście zapomniałam. Ania Lichnowska. Ania Lichnowska, chociaż to by mogło być nawet później, i jej logopedia ortognatyczna we współpracy i z lekarzami, i z fizjoterapeutami. Teraz o 19 dzisiaj było szkolenie z Anią Lichnowską, właśnie o przygotowaniu do zabiegu korekty wędzidełka języka i o opiece pozabiegowej. I tu, jeżeli pracujecie z pacjentem trudnym, z pacjentem wymagającym, z pacjentem nieneurotypowym, z pacjentem. Z wadami genetycznymi, z wadami wrodzonymi Kamila Czarnik, o której też zapomniałam. Kamila Czarnik i jej webinary i też będzie szkolenie stacjonarne. Chyba pierwsze już jest w marcu nawet. Ja namówiłam, to ja nam mówiłam. Myśląc dalej, patrzymy na młodzież, patrzymy na dorosłych, zobaczcie, że znowu utrzymuje nam się nieprawidłowy tor oddychania i wszystko, co się z nim będzie wiązało. I pacjenci trafiają do nas z wybiórczością pokarmową i z nieumiejętnością opracowania pokarmów na tym tle, z zaburzeniami gastroenterologicznymi, z trudnościami z wypróżnieniem, z trudnościami w trawieniu pokarmów. Myślimy oczywiście o pacjentach z, wada, z wadami z gryzu, zwłaszcza o pacjentach z recydywą, czyli takich, którzy już byli w leczeniu ortodontycznym, natomiast ponieważ funkcja języka nie została zabezpieczona, to, to leczenie ortodontyczne nie przyniosło trwałych efektów. Myślimy w dalszym ciągu o pacjentach nieprawidłowo połykających, o pacjentach z nieprawidłowymi pozycjami oralnymi, spoczynkowymi pozycjami oralnymi, czy o pacjentach z obturacyjnym, bezdechem sennym, i tych jest coraz. Więcej. I tu myśląc o, myśląc o pacjencie szeroko, nie tylko o pacjencie w tym wieku. Ale myśląc o pacjencie szeroko, myśląc o pacjencie od stopy, chociażby new trends in myofunctional therapy, albo punkty spustowe i łańcuchy mięśniowo-powięziowe, czy taśmy anatomiczne, żeby wiedzieć, dlaczego patrzymy na tego pacjenta od stopy, czego my od tej nieszczęsnej stopy chcemy, czy to jest wchodzenie w kompetencje fizjoterapeuty, czy nie jest, czy może właśnie wyciągnięcie ręki po współpracę wielospecjalistyczną. I tu ze szkoleń, z takich szkoleń manualnych, właśnie pozwalających pacjenta dotknąć, popalpować, pokazać na co, szkoleń, które pokazują na co zwracamy uwagę, jak do tych fizjoterapeutów mówić, jak budować taki pomost relacji. Chociażby Klara Francuz-Matwiejczuk, czy Artur Kopej, czy Marian Majszycki, czyli Klara, która jest i fizjoterapeutą, i studentką osteopatii, i logopedą przy okazji, czy Artur, który jest fizjosteo, i który z logopedami współpracuje namiętnie, szkoli logopedów, czy Marian Majszycki? który jest, tak, tak już jest fizjosteo, ale też nas szkoli, wygląda na to, że z dużą przyjemnością. To są te adresy, które moim zdaniem, pod które moim zdaniem warto trafić. Myśląc dalej, skoro myślimy o oddechu i o zarówno nieprawidłowym torze oddychania, ale też o naszych pacjentach z operacyjnym bezdechem sennym, oczywiście wszystko butejkowe, to na pewno znacie, to, to, ta najnowsza pozycja butejkowa, czyli terapeutyczny oddech, bardzo fajna pozycja, ale i oddech Jamesa Nestora, żeby pokazać, jakie oddech ma możliwość, jak wygląda ta historia zwiedzania oddechu? To też jest taka książka popularno-naukowa. Czyta się to jak beletrystykę, czyta się to bardzo dobrze, w związku z czym też polecam, ale też na przykład Sandra Osipiuk. Sandra Osipiuk, która jest. Która jest fizjoterapeutką, która też pracuje oddechowo, pokazuje ten oddech od strony fizjoterapeutycznej, ale my absolutnie możemy się w to wgryźć, czyli myśląc o szkoleniach. Szkolenia butejkowe, szkolenia z butejkopel, czyli szkolenia z Anią Ryczek, z Patrykiem. Mira Rządzka ma nowe szkolenie o oddychaniu. Ja jeszcze na nim nie byłam, ale ponieważ to jest Mira Rządzka, to wiecie, że to jest pewny adres. W związku z czym Mira, która wbrew wszelkim pozorom, do ortodoncji zaraz dojdziemy. Ale tak, Ania Karowicz, jasne. Która wbrew wszelkim wzrokom nie, nie serwuje odgrzewanego kotleta, tylko uzupełnioną, zmodernizowaną wiedzę o oddychaniu. Także te dziewczyny, które były, czy ci, którzy byli, to wiem, że zachwyceni. Sandra Osipiuk, która też ma PDF-y, książki w PDF-ach, czyli e-booki. Książki w pdf czyli e-booki. E która też ma e-booki. Również takie, które pozwolą nam naszego pacjenta przeprowadzić takie dzienniczki oddechu niejako. Także to też są fajne miejsca do pobierania wiedzy. Myśląc dalej, myśląc o pacjentach z zaburzeniami w obrębie stawów skroniowożuchowych, których wszakże w terapii my też wspieramy. I tych pacjentów mamy coraz młodszych, niestety. Pacjent sprzed ferii. <śmiech> 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 Przepraszam. Pięciolatek z nieprawidłowym torem odwodzenia żuchwy, z bolesnością w obrębie stawów skroniowo żuchwowych z, z ograniczeniem w zakresie spożywanych pokarmów, w związku właśnie z bolesnością w obrębie stawów skroniowo żuchwowych z szumami już, pięciolatek, widzicie tych pacjentów będzie coraz więcej, coraz młodszych. Chociażby rehabilitacja stomatologiczna Karola Goszachowskiego. To jest fizjoterapeuta, fizjoterapeuta stomatologiczny z Białego Stoku. Bardzo fajna, prosta pozycja. Ja to jestem zakochana miłością pierwszą w okresonie. Leczenie dysfunkcji skroniowo żuchwowych i zaburzeń zwarcia. Fenomenalna pozycja. Rozdział 12 to jest sama praktyka, w związku z czym zdecydowanie warto, nawet za to, ile kosztuje. I tu przypadki kliniczne we wczesnym leczeniu ortodontycznym, czy o powstawaniu wad z gryzu, to też jest adres, pod który warto trafić. Jeżeli chodzi o szkolenia, myśląc o fizjoterapeutach, i to, co zaproponuje, czy to, co proponuje Jola Wikaryjczyk, to, co proponuje Bartek Wrocławski, ale również to, co proponuje Instytut Rakowskiego, to będą zawsze dobre adresy. A na początek, jak nie wiemy nic o stawach, jak chcemy się z nimi obwąchać, za przeproszeniem, Krzysiek Bieniek. To też jest fajne szkolenie, takie bazowe, ale fajne, pokazujące proste stymulacje, a przede wszystkim pokazujące ten staw i jak on działa. Co on ma nam do zaoferowania. No i tu myślę, że szkolenie z ortodontą to też będzie dobry pomysł, czyli chociażby szkolenie z Julianem Krajczokiem. Na razie tylko webinarowe, ale będzie też stacjonarne również dla nas. Skoro przygotowujemy pacjentów do zabiegu korekty wędzidełka języka, ale chcemy ich opracowywać również po zabiegu, skoro wiemy, że blizny wpływają na to, jak nasz pacjent funkcjonuje, no to chociażby terapia blizny czy terapia manualna blizny. Nie ma w ani jednej, ani w drugiej pozycji super dużo o bliznach na błonie śluzowej, bo generalnie nie bardzo dużo jest na bliznach o błonie śluzowej i wiemy, że nie ma standardu opieki. Niemniej jednak to są fajne adresy, a jest też szkolenie. Integracyjna terapia blizn, na które logopedzi również, na którym logopedzi też są mile widziani. Idąc dalej, myśląc już o technikach terapeutycznych, chociażby oral placement therapy, czy wybrane techniki manualne wspomagające terapię ustnotwarzową u dr Regner, tu jest jeszcze dr Misiewicz, która też prowadzi Brzozowska Misiewicz, która też prowadzi na przykład logopedię od stopy, więc żeby na tego pacjenta spojrzeć całościowo. Zobaczcie, że tego jest dużo. Jakbyście chcieli kupić wszystko na raz, to potem się fajnie na taką półkę patrzy i się zastanawia, ile to jest godzin spędzonych, ile to jest pieniędzy wydanych. Niemniej jednak czujecie się, przynajmniej mam taką nadzieję, bo ja się tak czuję, zdecydowanie lepiej w roli, bo macie poczucie, że macie wiedzę, że wiecie, jakie są wasze kompetencje i jak zaradzić na trudności, z którymi pacjenci sobie, z którymi pacjenci się do was zgłaszają więc tych kompetencji terapie, terapeuta miofunkcjonalny tak naprawdę ma dużo, a wiem czego tu nie wrzuciłam, nie wrzuciłam oczywiście atlasów anatomicznych bo atlas anatomiczny to jest absolutna podstawa, atlas anatomiczny nie wiem dlaczego, atlas anatomiczny jest absolutną podstawą i to musimy wiedzieć, żeby w ogóle, to musimy mieć żeby w ogóle wiedzieć o czym ze sobą rozmawiamy, netter dla stomatologów ale też jest netter for speech hearing and swallowing, czyli taki wiecie nie że dla stomatologów, tylko taki nasz netter czy sobota, czy Promet Mateusz, jeżeli nie macie nic, to pewnie, jeżeli nie macie nic, to ja bym zaczęła od Nettera. Jeżeli posługujecie się angielskim, to od Nettera. For speech, hearing and swallowing. To Kinga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli nie to. Pierwszy slajd, sześć książek, to jest pięć. Dobra. To myślę, że bardziej o to Ci może chodzić. To, to zdecydowanie musimy mieć. Żeby w ogóle myśleć o tym, żeby być terapeutą funkcjonalnym. Mięśniówka to jest coś, co mamy w małym palcu. Chodzimy i palpujemy każdego, kto się rusza niemalże po to, żeby wiedzieć, czego chcemy. Małgosia Szewczyk widzę twoje pytanie. Nie tamto. Dobrze, Dobrze proszę, tamto. Hop. Wszystko z pestki do ogryska. Małgosia Szewczyk pozwolisz, że kurtuazyjnie na twoje pytanie nie odpowiem. Tam gdzie było więcej. Dziękuję. Czyli tu, dobra. I to jest taki krótki przewodnik, który mam nadzieję, że się przyda, z którego mam nadzieję, że skorzystacie. No, bo musimy popatrzeć krytycznie. Mamy niestety taką tendencję, żeby iść na szkolenie i łykać wszystko jak głodny pelikan, a to nie o to chodzi. Natomiast, żeby móc popatrzeć krytycznie, to, no, to musimy. <śmiech> 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 Przepraszam. Mieć się do czego odnieść. I to, co zdecydowanie polecam, to czytanie przypisów i sprawdzanie tego, co jest w przypisach, i czytanie bibliografii. Bo to bardzo często okazuje się, że są najciekawsze pozycje z książek, aczkolwiek nie z tych, które wam pokazałam. Bo tutaj jest tak naprawdę samo złoto w każdej literze. No, i co? I z mojej strony, z punktu widzenia kompetencji terapeuty miofunkcjonalnego, no to tyle, bo zobaczcie, ile tego jest. Więc warto się specjalizować, nie warto, się, warto się specjalizować, nie warto się stresować. Jak czegoś nie wiemy, stąd współpraca wielospecjalistyczna i tu od razu zagajam, żebyście wypracowali inform, wypatrywali informacji o terapii wielospecjalistycznej, o współpracy właściwie wielospecjalistycznej u mnie na stronie w Dzień Lokpedy. Kasia, witaj, dodałam Cię do streama. Tylko cię nie słychać. Kasia, nie słychać cię. O, jestem. Zapomniałam włączyć tak. mikrofon, już jest ok. Dobrze, dzięki, że mnie włączyłaś. Okay, ja coś włączam. coś o Gopex? Tak, tylko okay. krytycznie. Popatrz na Gopex krytycznie, bo on rzeczywiście ma bardzo fajny pomysł. To, że trzeba wysyłać swojemu ortodoncie codziennie w filmik, że się ćwiczy, no to jest fenomenalne. Uważam, że to jest bardzo fajne i rzeczywiście skłania pacjentów do ćwiczenia, bo nad pacjentem wisi lekarz, a nie logopeda, co nam bardzo ułatwia życie. Natomiast popatrz na to, jaką, jaki z ekspozycji wymaga. Hmm? Czy tam wszystko w tej pozycji to jest rzeczywiście to, czego my byśmy od pozycji oralnych pacjentach chcieli? Hmm? A literacja na to pytanie już odpowiedziała. Dobrze, to myślę, że mogę przejść do swojej części. Aha, moment, jeszcze coś jest chyba. Okej, okay, dobrze, to już wszystko jasne. Myślę, że nie potrzebujemy komentarza. Dobrze, to teraz ogłaszamy uroczyście z Olą, że otwieramy czwartą edycję kursu online Diagnoza i Terapia Miofunkcjonalna. I pokrótce opowiem o tym kursie. Ola, jeszcze chcesz odpowiedzieć? Mhm. A co Pani uważa? Ja jestem Ola, ja jestem nieodmiennie Ola. A co Pani uważa na temat atlasu anatomicznego, neuroanatomii, neurofizjologii, bo właśnie zamówiłam, jedzie do mnie, czy jednak lepiej ten dla stomatologów? Pytanie, czego oczekujesz? Jeżeli chcesz naszej mięśniówki, to lepiej ten dla stomatologów, to lepiej moim zdaniem ten dla stomatologów, ale jeżeli już masz pacjentów, z zaburzeniami w obrębie stawów skroniowo-żuchowych. Jeżeli masz pacjentów neurotypowych, jeżeli masz pacjentów na przykład po nerwie twarzowym, po porażeniu nerwu twarzowego, czy po zapaleniu ślianek, to bardzo często ten neuroanatomii, neurofizjologii się przydaje. Co w głąb, się jest nie tak? Zwarci poz zwarciowa pozycja żuchwy. Chociażby zwarciowa pozycja żuchwy. Okej. Okay. Dobrze, ja zaczynam w takim razie, i jeśli będą pojawiały się jakieś pytania, jeszcze takie merytoryczne do tej pierwszej części, to oczywiście będziemy się, będę się zatrzymywać. Także otwieramy dzisiaj czwartą edycję już kursu Online Diagnoza i Terapia Miofunkcjonalna. Myślę, że spokojnie możemy sobie powiedzieć, że jest to największy kurs w Polsce, bo obszerniejszego programu nie znamy. Tak, tak myślę, że możemy powiedzieć. I cóż, opowiem pokrótce o tym, z czego składa się ten kurs. Aktualnie mamy 16 modułów, i nasze kursy wyglądają tak, że co tydzień przesyłamy nowy moduł. Kurs rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek, czyli 6 marca, i 6 marca zostaną udostępnione na platformie dwa pierwsze moduły, a od kolejnego poniedziałku, czyli od 13 w każdy poniedziałek będzie po jednym module. Czyli przez 15 tygodni będą spływać te moduły w każdy poniedziałek. I poza tym, że tu oczywiście na stronie internetowej można wczytać się w konkretnie te moduły, z jakich lekcji się składają, poza tymi modułami, czyli poza tymi 16 modułami, mamy w tej chwili dostępnych 9 webinarów, które odbyły się w trzech edycjach. Bo dostęp do kursu zaznaczę jest dożywotni. Nie ma takiej sytuacji, że zabieramy ten dostęp do kursu, więc wszystkie webinary, które się pojawiają. One są dostępne na platformie dla wszystkich. Od pierwszej edycji. W przyszłych edycjach dla wszystkich uczestników również. Więc aktualnie mamy dziewięć webinarów. Są to webinary QA, podczas których Ola odpowiada na pytania uczestników kursu, omawia studia przypadków, które są przesyłane przed webinarami. I są webinary tematyczne z poprzednich edycji, na przykład ostatni Ocena Miejskiej, jak to napisać, który jest dostępny właśnie dla wszystkich kursantów. Było, tak jak powiedziałam, dziewięć webinarów w trzech edycjach, a teraz w kolejnych. W kolejnej edycji będą następne webinary, także będzie ich tylko więcej i dostępne będą dla wszystkich. Jakie są korzyści z kursu i co nas wyróżnia? Jest to kurs online, jak już powiedziałam, i lekcje są w formie. Dziękujemy. Lekcje są w formie wideo. Nagrywamy lekcje w profesjonalnym studiu i one są bardzo dobrej jakości, więc można sobie odsłuchiwać na telefonie również. Dowolny moment i powrót do nagrań. Tak jak przed chwilą widzieliście, kurs jest podzielony na moduły, a każdy moduł składa się z kilku lekcji i w dowolnym momencie można wrócić do każdej poszczególnej lekcji. Są bardzo ładnie opisane wszystkie tematy, więc spokojnie można wrócić do, do tego momentu, który, który nas interesuje w, w każdej chwili. Dożywotni dostęp wraz z aktualizacjami, o czym już powiedziałam, ale to zaznaczam, że ten dostęp jest naprawdę dożywotni, po 15 tygodni. Nikt tego dostępu nie zabierze, więc można zacząć, i do tego też zachęcamy, żeby równo iść ze wszystkimi uczestnikami, tak jak spływają moduły, żeby robić to regularnie. Bo jak to odłożymy, to często jest tak, że potem. E, Przesuwa się w czasie, jakby, tak? Ale jeżeli ktoś nie ma możliwości, to od razu zaznaczę, że można w dowolnym momencie zacząć ten kurs. Może być tak, że, nie wiem, spłyną trzy moduły i dopiero po trzech tygodniach możecie rozpocząć. Także w dowolnym momencie, tylko zachęcamy do tej systematyczności właśnie. Kolejny element bardzo ważny to jest grupa wsparcia na Facebooku grupa, która działa, która jest żywa, w której uczestniczy Ola. Ola zobowiązuje się w tej edycji do końca czerwca wspierać tę grupę, ale z doświadczenia już wiemy, że Ola jest tam cały czas. Mam wrażenie, że zawsze, nawet jak skończy się i minie te 15 tygodni, to Ola też odpowiada na pytania, więc tutaj wsparcie Oli jest na tej grupie i faktycznie ona, ona żyje. Są tam posty, są zdjęcia, są przypadki omawiane i tylko i wyłącznie. Tylko dostęp do tej grupy mają kursanci, nie ma nikogo z zewnątrz i to mocno weryfikujemy, a tych kursantów już troszkę mamy. Za chwilkę też pokażę, jak ta grupa wygląda. Dwa, minimum dwa prywatne livey, do których też dostęp mają tylko kursanci. Mówiłam już o tych webinarach, że aktualnie jest ich dziewięć na platformie. Można też sobie oczywiście je odtwarzać. I w tej edycji czwartej będą minimum dwa, ale to różnie też bywa. By, bywało też, że był. Były trzy na przykład w edycjach. Webinary z innymi specjalistami. W tych webinarach, do tych webinarów też zapraszaliśmy, był Artur Kopeć, prawda? Był Julian Krajczok, była, Mar była Magda, Magda Gryka Deszczyńska. Tak, więc mamy też webinary ze specjalistami które są bardzo bardzo ciekawe. Materiały w wersji PDF, czyli wszystkie materiały, wszystkie slajdy są do pobrania, do wydrukowania, ale też są materiały do drukowania takie jak wzór do oceny funkcjonalnej, przykładowe oceny funkcjonalne czy formularz diagnostyczny. Po każdym module jest quiz sprawdzający opanowane treści. Są też prace domowe, które też jakby pozwalają poukładać wiedzę z każdego modułu i oczywiście jest certyfikat Ukończenia kursu, ale ten certyfikat można wygenerować dopiero po zakończeniu kursu, po, no, po zdaniu też wszystkich quizów sprawdzających opanowane treści. Prace domowe nie są obowiązkowe, ale zachęcamy też do ich wykonywania. Dobrze, Kasia, tak jak nauczyciel. Słucham? jak nauczyciel. A. Zajemy, zajemy do wykonywania pracy. <grym /dyskujesz> tak, tylko nie stawiamy jedynek, bo wiadomo, że tutaj z nauczycielami różnie bywa i za brak pracy domowej. Diagnoza i terapia miofunkcjonalna to jest właśnie ta grupa na Facebooku, mamy tutaj członków, to jest chyba aktualna liczba tych członków i taki przykładowy post, który się tutaj pojawił, pod którym Ola się podpisuje, mamy jako dowód, że Ola komentuje <grym /dyskujesz> te posty. <grym /dyskujesz> Także jakby Widać jest faktycznie ta grupa. No i co jest też takie bardzo, bardzo ciekawe i takim mocnym elementem też tego kursu szkolenie stacjonarne. Na którym które... oczywiście muszę mieć rękawiczki w biuście, bo nie można było wybrać lepszego no tak... rękawiczka. To jest pudełko rękawiczek, mnie tam nic nie dolega, żeby mieli <laughs> Tak, trochę jak RoboCop, ale jednak ole. Także mamy szkolenie stacjonarne, które jest rozszerzeniem kursu online. Co jest bardzo istotne, że w tym szkoleniu mogą uczestniczyć, uczestniczyć tylko kursanci. Tylko kursanci, którzy też mają oczywiście już jakiś poziom wiedzy, bo tego też... Oczekujemy, żeby, żeby na, ten, na to szkolenie stacjonarne przybywały osoby, które faktycznie chcą, się, chcą praktykować, bo tutaj nie powiela, ona nie powiela treści na tych szkoleniach, które są dostępne w kursie online. I jest wyłącznie praktyka i to jest bardzo cenne, bo no nie, traci, nie tracimy czasu na, na treści, które już były i które można sobie odsłuchać czy przeczytać w kursie. Są małe grupy, maksymalnie 20-osobowe. Podczas tych szkoleń oczywiście jest praca w parach. Jest to dodatkowo płatne szkolenie, ale nie jest obowiązkowe, oczywiście. To jest taka forma poszerzenia, poszerzenia kursu online dla osób chętnych, które chcą jeszcze w praktyce i zobaczyć ole i dotknąć ole mogą. Taką możliwość. Mam takie pytanie, jakie jest wasze podejście do ortotropii, jeśli te zwarcy, zwarciowe pozycje nie są dobre. Współpracuję z ortodontami ortotropijnymi, mamy fajne efekty terapii, także z nimi też się <laughs> Da dogadać i, i naprawdę da się fajne efekty uzyskać. Nie w tym pierwszym okresie leczenia, bo to pierwsze pół roku jest. leczenia bioblokiem, to dla nas potrafi być trochę zamknięty okres, aczkolwiek to jest doskonały czas na pracę z wargami, na pracę z policzkami, na pracę z samymi mięśniami rzucia na przykład. A potem wiecie, po pół roku, jak już mamy podniebienie doprowadzone do naszych potrzeb, to w okresie retencji. To jest fenomenalny czas dla nas. W Warszawie. W Warszawie, bo to wiesz, wyobraź sobie jechanie z dziesięcioma leżankami w miasto, a właściwie w kraj. Także w Warszawie. Miło wspominam nasze spotkanie w stolicy Ekstra. I jeszcze się z kimś widzę w sobotę. Mhm. Właśnie, właśnie. Właśnie też widzę moment. Przepraszam. Okej, okay, dobrze. To chyba powiedziałam już wszystko na ten temat. Czy jakieś pytanie w, do mnie? Jest? Dzięki że pojawiają się informacje Nie. o terminach szkolenia stacjonarnego, chyba dostajecie je w mailu Kasia? Tak, tak, w mailu, tak. Przesyłamy mailem informacje do kursantów, też wysyłam na grupie, są, są też takie informacje na tej diagnozie terapeutycznej funkcjonalnej, także wszelkimi kanałami, do których mają dostęp kursanci, jak najbardziej, tak. Właśnie w najbliższy weekend, tak jak tutaj jedna z dziewczyn powiedziała, będzie szkolenie stacjonarne w, w sobotę i w niedzielę. W niedzielę. Uh -huh. Tak, tak. Okay. ok. Program szkolenia: anatomia głowy i szyi palpacyjnie, techniki manualnego wsparcia pacjenta w zakresie funkcji warg, policzków języka, stabilizacji ruchomości żuchwy, manualne przygotowanie do zabiegu korekty wędzidełka języka w różnych typach wędzidełek, opieka pozabiegowa. Nad pacjentem, manualne techniki wspierające oddychanie. To jest um, program tego szkolenia stacjonarnego. A. Ale y, na niedzielę, no tak, jeżeli są to osoby z poprzednich edycji, bo y, jakby trzeba też przejść y, ten, ten kurs online, żeby na tym szkoleniu się y, pojawić stacjonarnym. Recenzja doktor Mirażąńskiej bardzo dobrze, bardzo dobra opinia. Doktor Mirażącka mówiła, że jest zachwycona tym kursem, więc tutaj polecamy, że polecamy, polecamy przeczytać całą recenzję, jeśli ktoś ma ochotę. To jest tylko fragment, ale na stronie jest oczywiście dostępna pełna recenzja. Także doktor Mirażącka również ten kurs jak najbardziej poleca. Opinie kursantów też są bardzo dobre. Można też je przeczytać tutaj i nie wiem gdzie jeszcze. W każdym razie są op opinie takie, jak tutaj widzimy, że jest to bardzo profesjonalnie przygotowany kurs i i, i, I są zadowoleni nasi kursanci, faktycznie. Brak uwag, wiedza merytoryczna, teretyczna ktoś tutaj napisał, że nie, nie miał kończąc studia, nawet, więc tutaj naprawdę polecają nasi kursanci. Co zmieniłabyś, zmieniłabyś w kursie? Nic, 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 nuda, generalnie. Ale do tutaj więcej modułów stricte ćwiczeniowych. Wydaje mi się, że to jest też taki komentarz, który był wcześniej, bo w pierwszej edycji mieliśmy 14 modułów, później pojawiły się dwa nowe moduły, 15-16. To są stricte ćwiczeniowe. Właśnie, więc tutaj ten komentarz chyba jest jeszcze sprzed tych nowych modułów. Także generalnie nasi kursanci właściwie nie zmieniliby nic. Więcej mięcha. A, więcej mięcha, tak. Możliwość spotkania się na żywo, właśnie. Jest. I to, także to są, to są trochę nieaktualne komentarze, bo już jest no, ta możliwość spotkania się na żywo. Ale też jak widać odpowiadamy na potrzeby kursantów, bo to, co tutaj było zapisane, to my się do tego stosujemy i, i jakby realizujemy Okej, okay, i teraz tak, ten kurs, dołączenie do tej edycji można dołączyć do tej edycji można do najbliższego piątku. Wtedy zamyka się to okienko sprzedażowe, czyli do najbliższego piątku 3 marca do godziny 21 jest możliwość dołączenia do kursu w cenie 700. 49 zł za całość, za te 16 modułów, łącznie z tymi przyszłymi aktualizacjami ze wszystkimi materiałami. Także zachęcamy i no i zaznaczę, że ten kurs zaczyna się w poniedziałek, jeszcze 6 marca będą dostępne już dwa pierwsze moduły i później w każdy poniedziałek będzie pojawiał się nowy moduł. I teraz sesja pytań. Zapraszam, Zachęcamy do zadawania pytań. Jeśli są jakieś merytoryczne pytania też do kursu, to do Oli, a jeżeli są jakieś pytania dotyczące takiej stricte organizacyjnej czy technicznej strony, to do mnie. Czy jest możliwość płatności ratalnej, to do ciebie? Tak, jest możliwość jak najbardziej. Czy z webinaru planowane jest zaświadczenie? Nie, nie jest. Czy szkolenie stacjonarne należy odbyć w ciągu tych 15 tygodni, czy można później już po zakończeniu kursu? Można spokojnie po zakończeniu kursu. Znaczy właściwie zachęcam do tego, żeby to było po zakończeniu kursu. Żeby to nie było w ciągu tych 15 tygodni, tylko rzeczywiście po zakończeniu kursu. Czy prezentacja będzie gdzieś wrzucona? No, będzie na razie dostępna na YouTubie. A, prezentacja, Kasia, jeżeli jesteś kursantką, no to będzie wrzucona w bonusy. Dobrze myślę, Kasia? Tak, tak. w bonusy. Jeżeli nie jesteś kursantką, no to jest dostępna tylko jako spotkanie z nami na YouTube. Mhm. Dziękujemy. Dziękujemy też teraz za te opinie pozytywne. Bardzo to cieszy. Jaki jest przybliżony koszt szkolenia stacjonarnego? Mm, już sprawdzam, bo nie jestem pewna, nie chcę tutaj rzucić. To się trochę chyba zmieniło, moment. 500 zł. Czekajcie, bo teraz nie mogę wrócić tutaj. Zaraz, bo mi się rozłączył stream. Ja cię cały czas Kasia widzę. Wiem, ale ja nie widzę nikogo. Nie widzę ciebie. Czekajcie, Matko, gdzie ja jestem? Renata, kiedy będzie kurs No, teraz najbliższy sobota, niedziela. A potem już to musielibyśmy spojrzeć w grafik. Natomiast on się dosyć. Regularnie w miarę pojawia. O, jestem, dobra. Zobacz, przystąpiłam do kursu, wpłaciłam, kiedy mogę spodziewać się jakiegoś potwierdzenia. To jest pytanie do ciebie. E, czekajcie, bo się wybiłam trochę. Jeszcze raz, gdzie jest. Przystąpiłam. I... Agnieszka Jastrząb. Mhm. Przystąpiłam do kursu A, potwierdzenie powinno być automatycznie. Powinnaś dostać, więc nie wiem. Sprawdź może w spamie. Gdzie znajdę informacje na temat płatności ratalnej Szczególne czy właśnie. innej formy informacji o szczegółach? Kamil, jeszcze e Jeżeli chodzi o e płatność ratalną, to my po prostu prosimy o jesteśmy bardzo przyjaźni <gryw> i prosimy o wyznaczenie sobie harmonogramu spłat, po prostu. Zachęcamy do tego, żeby nie było to więcej niż trzy raty, bo no bo takie jest łatwiej. Co wybrać szkolenie stacjonarne Miegopedia, czy online? Wiesz, Agnieszka, to co sporo uczestników stacjonarnych mówi, to że mają wykupioną właśnie Akademię Logopedy i przychodzą na stacjonarną miogopedię, ale mają wykupioną Akademię po to właśnie, żeby móc do niej wracać w dowolnym momencie. Także trochę trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Na stacjonarnym, stacjonarna Miegopedia ma ten walor, że jest stacjonarna, czyli mogę Was pomacać w realnym czasie popalpować, natomiast jest, nie ma tyle materiału, co w Akademii Siłą Rzeczy, bo stacjonarna ma 15 godzin zegarowych, czyli 20 godzin dydaktycznych, a tu mamy chyba ponad 30. Bo co prawda moduły miała Kasia taki pomysł, że one będą krótkie, ale wiecie, że jak ja zacznę gadać, to potem mam problem, żeby skończyć. <laughs> czyli są zdecydowanie dłuższe niż te 20 minut. Także Agnieszka, trochę ci nie, nie umiem pomóc. A ja mam jeszcze taką prośbę do Agnieszki ja, Jastrząb. Jeżeli nie masz ciągle tego maila, to napisz po prostu na kontakt małpaokademialogop.pl i to sprawdzimy. Bo generalnie powinien być ten mail. Okej. Okay. Czy jakieś pytania jeszcze się nasuwają? Znaczy czy jesteś o, o chrapaniu? O chrapaniu, czyli o samym obturacyjnym o samym obturacyjnym bezdechu sennym jeszcze nie będzie w czwartej edycji w ramach spotkania ze specjalistą. Ale Kinga, zobacz sobie na logopeda.pl Jeżeli nie masz tam konta, to ten webinar powinien być chyba przy zakładaniu wizytówki, powinien być dla ciebie za darmo z Magdą Tomaszewską. Magdalena Tomaszewska, laryngolog. To tu ci mogę, mogę cię od razu przekierować do Magdy. I od razu, jeżeli chrapanie to jest coś, co ci leży mhm. bardzo na sercu i operacyjny senny również, to pozwiedzaj stronę Nobilis Nobilismed w Warszawie. Bo tak jak mówię, oni też organizują szkolenia dla logopedów. Mhm. No właśnie, ewentualnie literówka. Czasami te nasze maile faktycznie trafiają do spamu, ale to się raczej rzadko zdarza. Więc e, może faktycznie jest to jakaś literówka. Okej, okay. no dobrze. Czy jakieś pytania jeszcze? Jeśli tak, to. No i chyba, chyba nie ma. Chyba się wyczerpały pytania. Na razie czegoś nie pojawią Widzimy się jakieś pytania o. o. Mhm. Mhm. E, tak, tutaj Kamil właśnie napisał, że płatne, e, powyżej jest to napisane. Zamówienie płatność przelewam w uwagach, wpisujemy daty kolejnych wpłat. Więc tak jak powiedziałam, harmonogram. Po prostu prosimy o wyznaczenie sobie tego harmonogramu rad. Okej. Okay. Dziękujemy za dzisiaj i no dobrze. Proszę. To dziękujemy bardzo. Zastyznajcie się, popytajcie w necie, poszukajcie e, opinii e, o naszym kursie i zapraszamy w Europejski Dzień Logopedy. Właśnie. Bo my właśnie. startujemy w Europejski Dzień Logopedy. Tak, czyli, wiecie. O, i jeszcze pytanie mamy. Jak? właśnie tak, mam do każdej edycji. Tak. Tak, 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 tak. Okej, okay, no dobrze. Dobrze. To jeszcze raz dziękujemy bardzo. Czy na kurs można zapisać się później, na przykład wakacje? No nie, można zapisać się tylko do, pią do najbliższego piątku, chyba że będzie kolejna edycja, ale to, ale to już na no pewno nie przed, nie przed wakacjami, tak? Dopiero jesienią będzie kolejna edycja. Tak, tak. w sensie tego bezdechu i chrapania. Tak to szukaj Magdy Tomaszewskiej. Wiesz co, ja z nią prowadzę rozmowę, znaczy ja tam takie chórki tylko robię, żeby ktoś tę rozmowę prowadził, ale Magda opowiada o bezdechu sennym, o chrapaniu i o migdałkach. Ania, zapraszam nieustająco. Od czego zacząć? Od zdefiniowania, z którą grupą pacjentów ci jest najlepiej i atlasu anatomicznego. Dzięki Ania. Wiedziałam, że na ciebie można liczyć część mężów logopedek wiecie, że jest grupa wsparcia mężów logopedek więc część mężów logopedek mówi, że ze mną zasypiają wow. znaczy wiecie jak w tam no okej okay. no dobrze to po raz piąty, dziękujemy bardzo i zap zachęcamy do dołączenia do nas Dzięki, dobranoc, do zobaczenia. Dobranoc, do zobaczenia.